Kolejny fantastyczny dzień. Zwykły dzień rolnika podczas apokalipsy zombie. Gdzie jak nie zombiaki, to mafia żołnierska przyjeżdża i żąda kolejnych dostaw ziemniaków. I niezależnie ile pod tą bazą bym nie zabił tych śmierdzieli, to coraz to kolejne przychodzą, a właściwie się respią z nieba. Jak ktoś ogląda na YouTubie, to łapeczka w górę oczywiście będzie bardzo miło, żebym wiedział, że chcecie dalej oglądać piękną serię The Last Farmer, gierka 24. Sprawdziłem to nawet przed rozpoczęciem nagrywania. Ma swoją premierę. My sobie gramy tak trochę przedpremierowo, testujemy ten 7 Days to Die po wylewie. Hodujemy warzywka, rozbudowujemy naszą bazę. Musimy Zbigniewowi dać jakąś partnerkę życiową, fajnie by było. No i też potrzebuję drewna. Potrzebuję co najmniej 10 desek, żeby zrobić dwie kolejne skrzynki. No bo jest straszna lipa pod tym względem. Miejsca nam brakuje, bo w poprzednim odcinku, albo na poprzednim streamie, bo w sumie gramy na strumyku, w tej chwili jesteśmy na żywo, tak, tak, jak najbardziej, linki w opisie, zapraszam. To dokonaliśmy wielkiego zwycięstwa nad nikczemnymi żołnierzami i okradliśmy ich z kałachów. Tylko że co z tego, że mam te kałachy, jak nie mam w ogóle do nich amunicji. Więc dopóki nie opracuję jakiejś receptury craftu tego, no to może być spory problem. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Dawaj drewno, szybko, szybko, szybko. Teraz będzie noc, to jest najgorsze, że nocka przyjdzie i cały dzień nam zleci. O, drewno tutaj, no. Tych drzew to jest... Co kot napłakał. Zobacz, już się zrespiły na plecach dwa, no. No kurwa, z tymi respami tych zombiaków, to oni trochę tutaj przesadzili imo. Jakiś cooldown by chociaż dali, ale nie, nie, że tak instant. Zabijesz już kolejny się respi w tym samym spocie. Jakaś wieżyczka jest. Dobra. Coca-Cola. Kurde, mam dopiero trzy kawałki drewna, potrzebuję trochę więcej. Przejdziemy się do tamtej chałupy, bo tam chyba wszystkiego nie zebrałem. Dobra, już tamta, którą zabiłem, się już pojawiła. Ten za chwilę też się pojawi, za sekundę dosłownie. Znaczy, generalnie to mogłem samochodem jechać, ale nie sądziłem, że tak daleko po to drewno będę wychodził, bo chciałem tylko skrzynki zrobić, żeby się odłożyć i znowu wyruszyć na jakąś wyprawę. Samochodem oczywiście, bo akurat z paliwem nie ma problemu, no i też tam do naprawy ewentualnie mamy rzeczy. Ale no tak jakoś wyszło, że wyruszyłem na piechotę. Co ona tak świruje? Au. Tworzenie o lepszych narzędzi. No później pewnie będą, tylko właśnie musimy wyjeżdżać na wyprawy, eksplorować, sprawdzać. Czemu to nie mogę? O. 10 desek, co najmniej 10 desek. Nie wiem czy przed wyprawą... O, mamy 10, dobra, mamy 10, wracam, bo nie mam czasu. Przed wyprawą może przejadę się samochodem tam, gdzie są te palety i po prostu zbiję te wszystkie palety. Bo tam jest wystarczająco drewna, że możliwe, że nawet byłbym w stanie chociaż mur skończyć. Nie mówię może o kolcach, ale mur na pewno. O kurwa. Kurczak, zajebiście. Zbigniew będzie miał partnerkę. Kura Kasia. Świetna sprawa. I co, będzie nam znosić jajka? Co jedzą kury? Ziarno jakieś by musiał ogarnąć chyba, nie? Patrz jak patrzy na nas. Zobacz jaka fajna. Ale se Zbigniew pociupcia. Zbigniew, zobacz co ci znalazłem. Zbigniew, zobacz! A? Fajne? Zbigniew aż trzęsiączki dostał. Z radości. Spokojnie widzowie, on się tak cieszy, to normalna sprawa. Lina. Jedna, druga. Jedna, druga. Teraz tak, odłóżmy tutaj te kałachy do tej skrzynki. Może znajdziemy jakiegoś tradera, któremu będziemy mogli to sprzedać za te kapsle, no nie? Co tu się znowu dzieje? Proszę bardzo! No. Debil. Idiota! No i bajeczka. Kurde, trzeba by jakoś ten. Właśnie, moje te. O nie! Zdechły mi moje. Kurwa, zapomniałem zebrać. Najgorzej. Najgorzej. Wielki cios dla naszej plantacji. No trudno. Trudno, poradzimy sobie. Jeszcze mam jakieś nasiona, to zaraz to tutaj zasiejemy, ogarniemy albo co. Bez kitu, zapomniałem. Zapomniałem tego ogarnąć. Ale gdzieś tutaj miałem jeszcze nasiona. Ty, miałem czy nie miałem? Tutaj miałem tylko, kurde, tylko dynie i te, i ogórki. A, i marchewki jeszcze mam. A nadal to dosyć mało, powiem szczerze. Nawóz chyba mamy, nie? Dodaj nawóz. Idealnie. Dawaj te ziemniory.
Niech będzie, niech i tak będzie. Kurde, szkoda, 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 bo straciliśmy też nasiona, no nie? Raz nasiona wydaje mi się, że znajdziemy gdzieś w świecie, ale no jest jak jest. Jest jak jest. No zapomniałem, biorę to na siebie. Trudno się mówi, trudno. Dobra, my musimy tak, nową włócznię zrobić, na pewno. Siekierka też by się przydała w sumie, zapasowa. Też ją w plecak wsadzę. Jeśli chodzi o resztę, no to mamy tam niby kilof, tamten, ale kilof to tam mi wystarczy. Ja tą pochodnię, no pochodnię będę trzymał, tak na wszelki wypadek. Ale to możemy odłożyć, to możemy odłożyć. Zrzemnijmy się. W środku nocy się obudziłem, bo sobie rozwaliłem zegar biologiczny. Cudownie, cudownie. Bardzo fajnie. Powiedz mi, co ty robisz? No też mocniej biją w nocy. To jest też to irytujące. Dobra, trzeba rozładunek auta zrobić. Mam zapasową dzidę, te kałachy to wyjmę. Klucz trzeba mieć, paliwko może zatankujmy. Dobra. Jestem ciekaw, czy te kanistry będzie można jakoś napełniać, albo kraftować paliwo, albo coś w tym stylu. Kurwa, czy te zombiaki odpuszczą kiedyś? Gdzieś tutaj po lewej słyszę. E, zostaw tą bramę, pajacu. Oho, czekaj, bo nie widzę. Bramę mi tutaj rozwalił chyba, czy nie? No, trochę rozwalił. Trzeba by to młotkiem. Żeby to naprawić, to co deskę potrzebuje, ta? Bo jak to pęknie, to zwierzęta uciekną. Musimy jak najszybciej ten mur skończyć. O kurwa, ła! Tu są kolce jak co? Dobra, tu naprawione. O, ten na przykład jest do naprawienia. Ten jest do naprawienia. I tu już nie mamy niestety desek. Tutaj też są trochę do naprawienia. Ale no, dobra, nieważne. Nieważne, trzeba ten się załadować w auto i wyruszać. Jakąś wodę bym ogarnął. O, ale mam to przecież, to mogę tego się napić i pasuje. Nawet trochę HP odzyskamy, bajeczka. A co ja jeszcze potrzebuję? Czegoś mi brakuje tutaj. Siekierkę mamy, kilof mamy, dzidę mamy. O, mieszankę używane by karmić zwierzęta z koryta. Mieszankę paszy można robić później. Okej, ciekawe czy jest bardziej ten, bardziej skuteczna. Bandaże? No mógłbym zrobić kilka bandaży w sumie, na wszelki wypadek. You never know, you never know. Trochę drogie, ale niech będzie. Dobra, ale tylko dwa. Jeden sobie użyję, a dwa będę miał tak o, na zbyciu. No nie no, p***doli mnie. No nie dadzą mi wyjechać z tego domu, bo tu non stop coś się dzieje, nie? E, papie! Dobra. O, batonik. Idealnie. Tak się składa, że byłem trochę głodny. Dobra, dzień 10, noc sądu, jeden dzień. Czyli ci przyjadą pewnie po rzeczy, nie? Kiedy to już urośnie? Kurde, 3 minuty. No to jak ja pojadę na wyprawę? Tylko, że ja teraz idziemy po drewno, co nie? No, jedziemy po drewno, więc tak naprawdę wydaje mi się, że zdążę, bo to jest za 3 minuty będzie gotowe i później jeszcze masz chyba 30 minut, zanim to zgnije. Myślę, że się wyrobimy. Serio? Nie mogę ten go rozjechać, bo się nie napędziłem. On gubi agro. Ciekawe. Ciekawe, że on tak gubi agro. Lepiej go zabiję, bo on tutaj zaraz mi ten... Muszę i tak drzwi zamknąć i tak dalej. O, na strzała, widzisz. Jak rozjedziesz, to już mają od razu mniej HP. O, ta jest moja ulubiona. Wolno jedzie to auto, nie? Napędza się tak jakoś wolno. Może uszkodzone. Ale ile? 10 ziemniaków czy ile? Kurde, oni tak co 2 dni przyjeżdżają? No kurde, ja muszę naprawdę produkcję tych warzywek tutaj ogarnąć lepszą. Aha, jeszcze, no czekaj, dynia jest. Nice. Dobra dynia, dobra, dobra. Mam jakiś journal? Nie mam chyba journala. Dawaj, dawaj te ziemniaki. Dobra, spróbujemy 10 ziemniaków, ale
Nie wiem, czy tyle oni chcą? Za każdym razem 10 ziemniaków? Bo inaczej to zaczną mnie ostrzeliwać albo coś takiego? Ja sobie bazę wybuduję i specjalnie im nie zapłacę. Chyba, że teraz chcą 20 ziemniaków, no to jestem ugotowany generalnie rzecz biorąc. Za mało zasobów. No ale ile oni potrzebują? 5 ziemniaków i co? Jakiś journal? Nie ma takiego journala. Nie ma. Skąd ja mam wiedzieć, czego oni potrzebują? Boję się, że jak tutaj odjadę i pójdę robić swoje rzeczy, to oni tutaj się zdenerwują i wezmą... Wiecie, wezmą gdzieś mnie albo co, albo zaatakują i rozwalą mi bazę albo coś takiego. Przerąbane życie. Przerąbane życie. Cebulę chcecie? Ogórki chcecie? Marchew chcecie? O, marchew chcieli. 5 ziemniaków, 5 marchwi. Ciekawe. No to niedobrze, bo ja kurde straciłem teraz sporo nasion. Musimy naprawdę zwiększyć produkcję i to tak naprawdę, że musi tego być dużo. Bo ja na przykład marchwi nie mogę po prostu sobie tak ten zasadzić, nie? I hejeczka. Bo co jak oni na przykład będą chcieli 10 kapust, a ja już nie mam do kapust, kurde, no tych nasion. Dwa dni niby mamy, ale to jest malutko. To jest bardzo malutko. W ogóle zombiaki się teraz nie respiły, nie? Też dziwne. Dobra, chyba tutaj na tyły musimy jakoś się wrąbać. Czy ja mogę tego dużego tutaj ciecia walnąć? O kurde, ale go dupło. Teoretycznie jeszcze mógłbym pojechać tutaj w prawo, ale... Ty, on nie zdech. Czy zdech? Nie, to jest inny, to jest ten żołnierz. Ile tych żołnierzy tutaj? On się zdążył zrespić, zanim zabiłem tego, który stał na tym danym spocie. Ej, spokój. O, ale zobacz. Dużo towaru tutaj dla nas ma. To jest dużo tych palet. Chyba po prostu wezmę i zacznę ciukać. No bo co innego. Teraz tu się zrespią i problem będzie. No, ale dobrze. Trudno. Ładujemy. Naprawdę dużo tego potrzebujemy. Miałem bardziej staminę szanować, ale nie mam na to czasu. Kurde, to jest naprawdę dużo drewna. Może starczy, żeby jakiś płotek fajny zrobić. Ogrodzić się. To też patyków bardzo dużo będę potrzebował, żeby kolce porobić. Bo to będzie trzeba cały płot tak naprawdę zabezpieczyć kolcami. I później je regularnie jeszcze naprawiać. Bez tego to nie mamy co nawet myśleć o jakimś większym agroturystycznym gospodarstwie. Już z tych palet zebraliśmy. Nie, no dobrze, szybko idzie. Zaraz będziemy bagaja ładować. Te palety OP. O, ziemniak chyba. No ziemniaki to ja mam w sumie. Dużo, dużo, dużo. Dużo drewna. Najpierw mur, później kolce. Mam patyki przed kolcami tak naprawdę. Dobra, załaduję to do auta. To jeszcze zbiję. Zaczynałem respić niestety. Jak się żołnierze zaczną respić, to będę miał trochę przerąbaną sytuację. Gdy kuć dalej. Tam jeszcze są jakieś budynki, których ja w ogóle nie badałem. Tam mogą być jakieś ciekawostki. Łakocie, smakosze. Ale nie po to przyjechaliśmy. Na misję eksploracyjną jeszcze pojedziemy. Najpierw trzeba chociaż ten mur zrobić. I później ewentualnie będziemy myśleć. I dużo patyków będzie trzeba na wyprawie zbierać. Cały czas krzak widzisz, kurde, zbierasz i pasuje. O, tak tu, pyk. Ty, ale tutaj coś kurde konkretnego jest. Nie no, ten hangar będzie trzeba tutaj odwiedzić. Ale na razie nie mam ani miejsca, ani ochoty na to, bo chciałbym się skupić na tym murze. Dobra, już dalej nie biję. Może jeszcze tylko patyków dobiję sobie. Tak, tak, o, po prostu. Ja już tą jedną siekierkę zużyłem? Tak, kurde. Te narzędzia też tak szybko się niszczą. Jedna sesja zbierania i już jest po robocie, nie? No ale dobra, no, mamy sporo tego. Patyków też narobiliśmy, co prawda już patyków będziemy potrzebować tyle samo co desek, bo chyba na 4 patyki i jedną linę przypadają te, no ale no dobra, niech będzie. Dobra, wsiadamy w auto, muzyczkę odpalam. Za Survival The Last Farmer, 24 ma premierę. Taki 7 Days to Die upośledzony. 7 Days to Die z 2014 roku. Trzyma. Szybkość czasu. Dobra.
masz. Nic. Ty, ale coś zombiaki tu się nie respią teraz. To jest bardzo ciekawe, nie? Że się zombiaki nie respią. Zamykaj mi to. Zamykaj mi to. Trzeba warzywa zebrać. Warzywka, bo zaraz mafia znowu przyjedzie i będziemy z rynku w nocniku. Dynie, ziemniory, marchewki, ogórki. Dawaj, zakład. Niezły zakład. Nie zasadź, tylko zakład. Ziemniory jeszcze daj. Ziemniory trzeba masowo produkować. Cholera wie, co oni teraz będą chcieli, nie? Podejrzewam, że w końcu przyjdzie taki moment, że no nie będę miał po prostu jak im... Oho. Co tam mówiłeś, dobrodzieju, że się zombiaki nie respią wokół bazy? Ta. A ten co, idiota? E, pajacu! Ono tu! Dobra. Dobra, bierzmy się za te mury obronne. Tutaj to było te stawki, no. A, one nie potrzebują lin, tylko patyki, okej. Okay, to kolejne te już możemy postawić. Całkiem spoko. I możemy na przykład tutaj, wydaje mi się, że tutaj na rogach będzie bezpiecznie to postawić, tak? I drugi tutaj, tak. Cyk, no nie? Dobra, teraz te. Mury. Dawaj mi to drewno w dużej ilości. Mamy w aucie trochę, ale to spokojnie sobie ogarniemy. Mur obronny. No, parę zrobiliśmy. To prawda, że to na pewno nie starczy. Jeszcze parę zrobię, bo tam mam gdzieś te włóknioki. Pełne skupienie. Już noc zapada, pozdro z mojej wycieczki drugiej. Będziemy musieli do jutra czekać. Trochę sadek, trochę smutek. Ty, no dobrze idzie, ty, dobrze idzie. Prawdaż w tym rzucie tego nie ukończymy, ale tak więcej niż sądziłem. Nawet prosto to stawiam. Dość niesamowite. Nie no, sporo jest tego drewna. Kurde, dobrze jest. Lepiej niż sądziłem. 8 jeszcze. Też pytanie, jak bardzo wytrzymałe będą te mury, nie? Żeby się nie okazało, że te mury będą tak naprawdę tylko na sekundę zatrzymywać te zombiaki. Jak ja będę na dłuższej wyprawie. Te stojące pochodnie to lipa. No i jako mur dosyć słabo się stojące pochodnie sprawdzają, no. Potwierdzam. Raczej od tego jest mur. Słyszę cię, ale nie widzę. Że tu się nic snapuje do siebie. Ej! Ła! A, się rozbił o kolce elegancko. Bardzo dobrze zrobił. Bardzo dobrze zrobił. Zjeżdżaj mi stąd! Albo i nie zjeżdżaj. Dobra, budujemy dalej. Trzeba to postawić. Ile jesteśmy w stanie zbudować, no to tyle zbudujemy. Trochę trudno mi się buduje, bo coraz słabiej widzę, ale mógłbym zrobić tak. O, pyk, pyk. Zbigniew, nie próbuj uciekać! Ty, jak idealnie wymierzone. Panie! Idolo! Bardzo dobrze. Tu jeszcze tą dziurę trzeba zalepić. Pyk. No jest! Ten mur mamy chroniony. Teraz tu by się przydało jeszcze... No właśnie, tylko jak to zrobić? No to trzeba od tej strony, no nie? Oj, ale tutaj już chyba nie będzie tak idolo. Brakuje mi jednego. Dobra, zobaczmy, czy możemy więcej tego zrobić. Mogę postawić pochodnie, latarnie, ale nie jest to priorytetowe w momencie, kiedy ja mam otwartą bazę, wiesz? Priorytetem jest teraz mur. Jego robimy i nic innego mnie nie obchodzi. I zużyłem całe swoje włókna, więc generalnie jak będę potrzebował teraz do czegokolwiek innego, to mam przy***ane. Yep! No może się akurat... no zmieści się, kurde, bailando idolo. Tu jedynie trochę zjepczyłem, bo źle postawiłem ten mur. No upartego, ja niestety nie mogę. Mógłbym tutaj tak, dobra, niech będzie taka wnynka, whatever. Tu chyba też już chciałem zakręcać? Nie. Tu jeszcze trzeba poprowadzić trochę ten... Jeszcze trzeba trochę poprowadzić. Chyba na dwa powinno wystarczyć. Tak mi się wydaje. O, albo nawet na trzy, z tego co patrzę. Na oko robimy, na oko, tak jak Pan Bóg przykazał. Tutaj też tak będzie na styk, powiem szczerze. Dobra, dla bezpieczeństwa, bo nie widzę. Bo teraz powinno być git, jak to teraz zakręcę. Ej, dużo zrobiliśmy, o wiele więcej niż sądziłem. Takim jednym rzutem, pojechaniem po drewno, naprawdę. Zwłaszcza dlatego, że dużo zombiaków zabiliśmy i mieliśmy tych włókniaków, które dosłownie do zera wyczyściłem. Ale i tak jest git. Generalnie musimy iść spać, bo ja to całą noc znowu przepracuję. Moja postać później będzie w ciągu... No, jeszcze tak... Jeden jeszcze taki rzucik i mamy tutaj perymetr zamknięty. O kurwa, ty, ja wodę potrzebuję, bo zaraz zdechnę. No, nie mogę sprintować, jestem ten, zmęczony i tak dalej. Czekaj, czy mam jakieś wiadro? Gdzieś tutaj miałem, muszę iść po wodę. Dawaj to wiadro. Chyba nie zauważyłem nawet. Jakieś żarcie musimy ogarnąć i tak dalej. Kurde, nie wiem, o co chodzi z tymi traderami. Czy oni są jeszcze nie zaimplementowani do gry, czy o co chodzi, że...
Coś ja go tam rozjeżdżałem, próbowałem z nim gadać i tak dalej i nic się nie działo. A te klawisze, Windows, przestań. O, jednak się respią zębiaki. Tak kurde, raz się respią, raz się nie respią na tych spotach. Ale nie chcę z nim walczyć z tego powodu, że troszkę nie mam stamajny. Musimy narzędzia nowe sobie zrobić, żeby mieć zawsze w zapasie siekierkę i dzidę. Dzień, o Jezus. No tak, znowu, znowu przespałem. Znowu przespałem, cholera jasna. Nie, no muszę się nauczyć w tej grze, że po prostu jak już jest ciemno, to i spaść, żeby dać czas temu bohaterowi, bo inaczej to, no niepotrzebnie tracę dzień, nie? Zupełnie niepotrzebnie tracę dzień. I tu jest, nie, dobra, mamy jeszcze te włókniaki, zajebiście. Dobra, jest git. Dobra, bandaże, to odłóż, Czy ja tutaj auto rozładowałem? Rozładowałem. Zatankować. Ile tutaj paliwa? Kurde, strasznie dużo paliwa zużyłem. Giga dużo. I pytanie jest, czy ja będę mógł... Czy ja będę mógł tankować te kanistry? Ty mnie tutaj atakujesz? Idiotko! Nie no, musimy jak najszybciej te kolce też ogarnąć. Całe mnóstwo tych kolcy. O, widzę, że one działają nawet, bo tutaj się typiara rozwaliła też. Dużo no później naprawianie i tak dalej. Ale najczęściej no to one uderzają tak tutaj, od tej strony, nie? No tam raz się zdarzyło, że zombiak coś bił. Może teraz jak poprowadzę ten mur, który i tak będzie tak na styk. Zobaczymy. No nic. A właśnie, warzywka. Bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby o warzywka tutaj dbać. Zimniory. Zakład. Ile mamy zimniorów? 12. Jak znajdę więcej nasion, to będę musiał z automatu więcej posadzić. Ale też jestem idiotą, który nawet jak ma nasiona, to później zapomina zebrać i szlak mu trafia, nie? Uprawy. Więc jak ja szybko nie ogarnię nowych nasion, tam chociażby do cebuli, kapusty, pomidorów, no to jest źle. Jest bardzo źle wtedy. Bardzo, bardzo źle. Dobra, musimy też te ziemniaki ugotować sobie. Ziemniaczki się zrobią, zjemy je sobie, wsiadamy w auto i... Z jednej strony kusi mnie, żeby trochę pozbierać jeszcze patyków i drewna, żeby to dokończyć. To nie jest dużo, jakby mniej zebrać niż już tutaj zebraliśmy na tym jednym rzucie. Ale z drugiej strony też mam ochotę na jakąś wyprawę epicką. Bardziej na patykach mi zależy, żeby ten kurde frontowy tutaj... Ała! A tu kolce są, działa, nie ma problemu. Ten front w kolcach cały rozstawić, to by bardzo pomogło w tym, żebym spokojnie spał. A, ja to zgasiłem, już nie mogę jak zgasiłem. Dobra. Statystyki wyglądają jako tako. Już wszystkie kolce widzę. No właśnie, o to chodzi, nie? Że lada moment i już nie masz obrony. A tych kolcy nawet nie można było chyba młotkiem ulepszać, nie? No, ich nie można ulepszać. Ciekawe, czy później są jakieś takie sensowniejsze pułapki? Muszą być chyba, nie? Jakieś receptury na jakieś stalowe kolce albo coś takiego, jakieś zasieki. Coś w tym deseń. Wezmę sobie tylko bandaże, tak żeby je mieć. Tego typu, tutaj. Dobra, pozamykałem. Lecimy. Jadę na przygodę, nie obchodzi mnie to. Bazę kiedy indziej dokończymy. Musi, żeby tamten hangar sprawdzić, ale też chcę w tym kierunku tutaj pojechać. Oho, jest wyrwa w murze. Są zombiaki. I to całkiem sporo. Aż się respią z nieba. Wariaciki. Może być paliwo generalnie. Wydaje mi się. Świnie widzę. Kurde, czy ja świnie będę w stanie zapakować do auta? Czy będę musiał ją nieść? Świnie widziałem, tam gdzieś była świnia. Dobra, co to za miejsce? Świetnie, nic tu nie ma. Przyszedłem tu pozwiedzać. Biorę tą świnię. Wątpię, że będę mógł ją do auta zapakować. Jeśli tak, to gra jest 10 na 10. Jak można świnia na tylnie siedzenie zapakować? Pojedziesz ze mną. Świnia Basia. Bo nie, świnia Aneta. Aneta, dobre imię dla świni. Nie, chyba nie można. No, nie można. Może wchodzę z nią? A nie, siedzi normalnie w aucie. Ale Essa! Aneta, jedziemy! Musimy cię zawieźć w takim razie do Zbigniewa. Tylko jest problem. O, dobra. Ta, i świnia ty, zobacz. Ona sobie siedzi w aucie i pasuje. No i pięknie. Ze świnią Anetą będziemy jeździć, pasuje. Ja bym gdzieś tam dalej pojechał. Jak tutaj mapa pokazuje, to jest tak, obóz żołnierzy. Tutaj no nieznany, nie byłem w stanie się przebić, bo jest zamknięte. Tutaj jeszcze są jakieś tam pierdolety. No teraz jak tutaj jadę, no to tu coś się dzieje. To jest obóz żołnierzy, tutaj też jest obóz żołnierzy. Ale tu po prawej coś się dzieje. No i też tutaj coś się dzieje w tym magazynie. Aneta, jedziemy. Tam jest stacja benzynowa. Podjedziemy zobaczyć, czy jest jakaś waha. Może jakbyś trafiał, to by było zajebiście. To jest jakieś miasto w ogóle. Tam też jest jakieś miasto takie potężniejsze w tamtym kierunku.
No i tu się dużo dzieje. I to jest jakiś wykrzyknik, tam fabułka jest albo quest. Nie mam benzyny. Dobrze. Niedobrze, że tutaj nie ma benzyny. Jakiegoś kanisterka. Bo nawet nie wiem, czy będę miał wystarczająco wachy, żeby wrócić. I wtedy się pojawią dopiero problemy. To jest w ogóle dokładnie taki sam garaż jak mój. Co ty robisz? Okej, dobra, sprawdzimy to. Aha, tam w środku są zombiaki, pozdro. Obejdę najpierw dookoła. Scavenger's Territory. Okej. I will keep that in mind, eh? O, co to? Pigułki. Dzidope. Kurde, no, czy ja to kiedykolwiek znajdę coś ciekawszego niż nawóz i jakieś pigułki? Tylko jakieś, nie wiem, receptury albo coś w tym stylu? O, pucha ty. Dawaj tą puchę. O, nasiona cebuli, to akurat cenne. Realnie chyba zombiaki mi to zaraz wlecą. Się zorientowały. Nie da się tego otworzyć. Niby mógłbym drewno zbierać, skoro już tutaj jestem. Już się robi ciemno, nic nie znalazłem. Poza zasranym nasieniem cebuli. Niedobrze to wygląda. Zaraz przyjedzie mafia i dopiero będzie problem.